raz trzeci ścigamy się w ramach cyklu Bike Marathon w krainie wygasłych wulkanów. Góry Kaczawskie może nie przekonują wysokościami, ale ta interwałowa trasa na pewno dała się dzisiaj we znaki wszystkim zawodnikom. Uwielbiam tą jazdę, lubię się ścigać, lubię jeździć. Adrenalina, sport napędza cały czas, to takie coś. Było super. Oczywiście kamienie po drodze to jest moja trauma, ale przejechałam. Z lękiem trzeba walczyć. Było super, powiem tak, jeżdżę klasykę, pojechałem mega i sądzę, że jak troszkę jeszcze kondycji nabiorę, to będzie ten dystans. Jak na rollercoasterze praktycznie, na początku trochę asfaltów, ale później już cały czas prawa, lewa, góra, dół, także było gdzie się dobrze pobawić. Super było. Trasa była rewelacyjna, naprawdę fajnie przygotowana. Dużo technicznych odcinków, krótkich, szybkich podjazdów. Naprawdę było bardzo przyjemne. Przyjeżdżam do Bike Marathonu, żeby się generalnie samemu sprawdzić. Tylko i wyłącznie. I myślę, że całkiem dobrze mi to idzie. Względem zeszłego roku zdecydowanie lepiej. Mniej błota, trasa, ale znaleźliśmy błoto. Trasa rewelacyjna, interwałowa, trudna, kamienista, korzenna. Czuło się, że się jechało. Traktuję to jako taką odskocznię od dnia codziennego, od problemów jakichś swoich tam, wiadomo. Kończymy Bike Marathon na terenie gminy Złotoryja, a za dwa tygodnie zapraszamy do Jeleniej Góry. Przed nami Międzynarodowy Kolarski Weekend, wyścigi w formacie cross country, UCI Bike Marathon, czyli swego rodzaju Puchar Świata w maratonie MTB. A tuż po Jeleniej Górze, czyli w połowie czerwca, zapraszamy do Świeradowa Zdroju na Gravel Adventure, czyli jedną z eliminacji do Mistrzostw Świata Gravelowych, które w tym roku zostaną rozegrane we Włoszech.